Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie, GrabaGra z tej strony i zapraszam was na kolejny gameplay na kanale. Dzisiaj rzucimy sobie okiem na demo gry Mandragora. I słuchajcie, jak zobaczyłem tę grę na Steamie, to od razu stwierdziłem, że muszę w nią zagrać. Po pierwsze dlatego, że jest to połączenie Metroidvanii i Souls-like'a, więc taki dość fajny miks, który gwarantuje na pewno dużo fajnej zabawy, chociaż pewnie też i frustracji w związku z tym, że jest to Souls-like. No ale też bardzo przemawia do mnie stylistyka tej gry, która moim zdaniem jest prześwietna, naprawdę wygląda to cudownie. Od razu kojarzy mi się gdzieś tam trochę z Orim, więc to jest bardzo, bardzo dobre skojarzenie, które myślę, że... O, tutaj mamy coś do zaoferowania, ale na razie nic nie mamy. Które myślę, że też może wiele osób tutaj przyciągnąć do gry. No i słuchajcie, gra wydaje się też być całkiem rozbudowana. Bo zobaczcie, mamy oczywiście cały tutaj ekwipunek, jakieś przedmioty do zdobycia, ale zobaczcie, jak wygląda drzewko umiejętności. A to jest tylko jedno drzewko, które jest akurat dostępne w tym demie. Mamy jeszcze jakieś tutaj inne drzewka, które odpowiadają jakby innym kategoriom czy innym skillom. Więc jeżeli damy radę je tutaj łączyć i tworzyć jakieś swoje buildy, no to rzeczywiście może być to całkiem fajna i rozbudowana gra. O kurde, całkiem dużo tych potworów już tutaj się zbiera, więc to już pewnie ten element souls-like'owy. Ja mam tutaj jakieś parowanie, okej, tylko je trzeba zrobić dwoma przyciskami. Aha, bo tutaj mamy blok, dobra. Więc może całkiem spoko. No dobrze, więc zobaczmy w takim razie, jak w to się gra. Data premiery nie jest jeszcze chyba zapowiedziana, natomiast gra będzie w języku polskim, więc to zawsze na plus, bardzo mnie to cieszy. No i ode mnie oczywiście gra od razu uzyskuje o wiele lepszą ocenę. Musimy uważać z tą staminą. Wow, 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 a co ty robisz? O kurde, próbowałem parować, ty, ale mnie załatwił od razu, god damn it. No dobra, czyli trochę dostaliśmy, no to rzeczywiście tutaj przychodzi ten element souls-like'owy, no nie było łatwo. Tutaj ja próbowałem parować, ale szło to jak krew z nosa. Tutaj może będzie łatwiej. O, za szybko. That's what she said. Dobra, jak ja nie potrafię w ogóle parować w tej gierce, co jest? Kurde, no ale to trzeba wyczuć, bo to będzie na pewno potrzebne. Czy to jest jakiś portal w ogóle? Nie wiem. Dobra, teraz pięknie się udało. Okej, okay, fajnie. Ale naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta gra wygląda. Naprawdę ten setting jest po prostu przepiękny. Tu już mamy zebrane. Tu chyba nie ma żadnego sekretu. Czy ja mam jakieś tutaj w ogóle mapy? Jest mapa. Mamy questy, czyli musimy znaleźć drogę na bagno. Na razie odruchowo klikam skok. No dobra, to parowanie w ogóle mi nie idzie. Dobra, ale możemy się podleczyć. Zróbmy to. A czy ja mogę podnieść te moje stracone dusze? Bo nie widzę tego tutaj. To ciekawe. Ej, ja czasami przywiązuję może za dużą wagę do takich rzeczy, ale podoba mi się nawet to, jak te wyglądają itemy tutaj, jak z lewej strony wypadają, ten wiecie, loot. Super. On mi jakąś klątwę nałożył. To sobie podniesiemy. O, dobra, udało się, nice. O, tylko stamina. Dobra, i pokonany. No, muszę pamiętać, że to nie mogę tak grać po prostu na taką klepankę, żeby siekać to wszystko. No, już nie mam potionów. Tu jeszcze mam jakieś przedmioty, nie wiem, co one robią. Resource already full. Co to robi? O, light leather kit jakiś. Mogę naostrzyć miecz, dobra. Czy dzięki temu mam chyba większy damage czy coś? Tutaj mam jakieś przedmioty. Co to jest? Jajka jakieś, dobra. Ej, no wydaje się też, że tak tych przedmiotów ogólnie jest dużo i tu będzie można jakieś rzeczy craftować. Tu chyba nie wskoczę na razie. A coś tam jeszcze na dole mogło być? Chyba było. O kurde. Jest wilk. Tylko skakuje. Dobra, załatwione. Kukurydza. No, zobaczymy, jestem ciekaw, jak tutaj będzie się właśnie craftowało te rzeczy. W ogóle teraz rusza festiwal Steam Next Fest, także będzie cała masa rozmaitych demóweczek, w które będzie można zagrać. Także myślę, że
pewnie teraz na kanale będzie właśnie więcej tych demek się pojawiało, a może potem zrobimy też jakieś takie podsumowanie z najciekawszymi grami, które właśnie na tym festiwalu ogrywałem. Strasznie mi niewygodnie jest parować przez te dwa przyciski, nie? O, niepotrzebnie tego używałem w sumie. Czy to coś robi? A, to jeszcze bandaż, czyli bandaż też nas leczy. Okej, spoko. To jest jakieś przejście. Okej, tu mamy drzwi. Ale są zamknięte. Może to będzie jakiś skrót. O, i na górze mamy, zobaczcie, mamy ognisko, czyli tutaj będziemy mogli się podleczyć, uzupełnić surowce, no i pewnie kupić jakieś skille pierwsze, zobaczmy. A tak, mamy level up. Aha, czego ja muszę to wydać, okej, najpierw. Talent tree. Czy my mamy jakieś tutaj... 4 punkty mamy w ogóle, dobra, czyli całkiem sporo. Co to jest? Deep wounds. Bleed chance jest zwiększony. Bleed może być spoko. Generuje adrenalinę. Trzeba było posprawdzać wszystko, co to robi, nie? Zabicie przeciwnika zwiększa maksymalne życie. O, nie dużo, ale maksymalnie można o 10% to zrobić. Tu jest endurance, czyli endurance to jest chyba nasza stamina. A nie, endurance widzę, że nam zwiększa... Zwiększa nam odporności. Offensive note, to jakieś atrybuty się wybiera. Okej. Dobra, to ja myślę... tu jest strength, a tutaj jest endurance. Chyba pójdziemy tak i tu sobie skoczymy na początku. To dobrze by było pewnie też wziąć. To raczej odpuścimy. Revenge. Dobra, zróbmy tutaj. Chodźmy tu. Tutaj możemy coś wybrać. Okej, strength, dexterity. Spirit. Spell power. To chyba na razie w spelki nie idziemy. Weźmy sobie to. A, ja mogę wybierać więcej. Okej, to jest całkiem fajny nodzik. Chodźmy tutaj. I sobie pójdziemy, żeby mieć tutaj tą większą szansę na bleeda. Myślę, że to pójdziemy. Zobaczymy, czy bleed nam tutaj zadziała, czy nie. Posprawdzamy. Mapa. Tam chyba były jeszcze jakieś przejścia z prawej, to zobaczmy. Kurczę, no powiem wam szczerze, oczywiście dopiero zacząłem w to grać, ale myślę, że to może być naprawdę... O kurde. Że to może być naprawdę ciekawa produkcja. Próbuję te dżukowanie zrobić, znaczy nie dżukowanie, a te parowanie, ale w ogóle mi to nie wychodzi tutaj, przez to, że trzeba dwa przyciski nacisnąć. No ale dobra, no może się nauczymy, jak nie, to będziemy parować ryjem po prostu. Oho, mam jakiegoś bandytę? No, super wybór. No dobra, a więc walka. Pięknie, no jednak umiem parować. Ale teraz? Teraz to jakoś weszło, pomimo tego, że w ogóle nie trafiłem. Ej, no takie te okienko jest dość duże, przynajmniej tutaj, bo... O kurde, łucznik. Uj, mamy jakąś ten, zobaczcie. Okej, dostaliśmy jakąś pelerynkę, więc zobaczmy sobie. Co to jest? Możemy ją wyposażyć. Daje poisa. Mamy armora, physical, critical chance i plus 1 defa, okej. I kurczę, to od razu widać na postaci, super, ja pierdzielę. Ej, naprawdę, to będzie dobra giereczka, słuchajcie. Czy ja to mogę zeskoczyć? Wygląda na to, że chyba mogę. Ale może na razie nie zeskakujmy, co? Pójdźmy tutaj. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawy tytuł, który warto będzie śledzić. Tutaj nie możemy chyba skoczyć. Wydaje mi się, że nam jest potrzebny jakiś bicz czy coś, żeby się z niego jakby wybijać, czy w sensie łapać rzeczy. O, nie trafię jeszcze. O, dobra. O kurde, nie, no dlaczego? O kurde. No jak to się stało? God damn it, przecież to było głupie. To, źle się obróciłem trochę. Okej,
ogóle jest chyba jakiś atak taki w dół, wydaje mi się, no ale dobra. No to trochę głupio straciliśmy tutaj to życie. Więc jakieś pieniążki. Tylko gdzie teraz? Bo może na górze, tam skąd zeskoczyłem będzie. Będą te moje dusze. Pane są. Dobra, spadłowa. No i teraz spróbujmy. Dobra, udało się. Jestem ciekaw, bo tutaj też będzie cała masa tych buildów tak na dobrą sprawę, nie? Dobra, tylko gdzie ja teraz mam wskoczyć? Chyba nie tu. O! O kurde, no prawie. Ja pierdzielę, to będę teraz tu bez sensu ginął. Spróbujmy jeszcze raz, no. Tam mi się wydaje, że dało się wskoczyć. Te obracanie się jest trochę kłopotliwe. O, to fajnie, że mogę kucnąć. Można kucać ten i mnie wtedy nie trafią. Bo tu mamy też sprint, nie? I może ten sprint właśnie pomaga nam i pomoże wskoczyć. No ja bym spróbował mimo wszystko. Dobra, teraz tu. O, trzymałem, że spadnę. Dobra, próbujmy jeszcze raz, do trzech razy. Czekajcie, coś źle się... Nie! O, ledwo. Ale nie wiem, czy to zadziała, bo to trzeba trzymać ten guzik wciśnięty. Nie, zadziała. O, dobra, ale przeżyłem. Okej. Okay. Czyli mamy skrzynię. Nie wiem, czy to tak miało być, tylko szybko się podleczyć, bo mnie zaraz załatwi. Dobra, nie wiem, czy tak miało być. Aczkolwiek zadziałało, więc chyba... Więc chyba jest okej. No i tu sobie przeskoczymy. Jest git. Dobra, no ja zaliczam. Zaliczam, że to się udało zrobić. Tu chyba możemy zeskoczyć. Oj, też możemy zeskoczyć, dobra. Dobrze. No moi drodzy, jak ja przecież to już ogarniam chyba. Nieźle, dobra. I tu mam jakieś... Czy tu nie będzie tylko bossa? Bo to wygląda jak wejście do bossa, słuchajcie. To na bank będzie boss jakiś. Ależ przepięknie wyglądają te lokacje, w ogóle styl graficzny jest tak cudowny, że wow. Dobra, tu chyba nie mam żadnego przejścia. Nie wiem, czy mogę jakoś mapę szybko odpalić. Tu są szczury, aha, ale to jest tylko takie wejście po prostu tutaj, okej. Okay. Czyli tu chyba nie ma żadnego przejścia dalej. No to chodźmy na górę. Musimy spróbować w drugą stronę. Nie wiem, czy ja nie będę chciał ustawić, żeby bieganie było na kliknięcie, a nie na przytrzymanie. O, tu możemy wejść w ogóle. To za mętym. Może moglibyśmy wejść, ale nie teraz. Dobra. Czy mamy jakiś level up? Mamy. Nie wiem, czy to gdzieś jest zaznaczone w jakiś sposób, tak żebym ja wiedział od razu. Mamy jeden talencik. Chodźmy tutaj. No tak jak planowaliśmy, na razie pójdźmy w tego blida. Zobaczymy, czy w związku z tym będziemy mogli więcej jakichś rzeczy to odblokować. Tu chyba nie przejdziemy. Dobra. Troszkę oberwałem, ale to nic. No i teraz tutaj. Tu było jakieś przejście na dół. Może tutaj zejdziemy do tej piwnicy, nie? W sensie tam co widzieć. A nie, bo to jest zablokowane. No dobra. Ta mapa mogłaby być trochę lepsza. A czy ja mogę ją jakoś szybko odpalić? Nie mogę. Chyba. Aby się przydało, nie? Żeby taki był szybciutki przycisk. A tu na górę jeszcze możemy wskoczyć. Tutaj nie widziałem. Jestem ciekaw, jak ten crafting będzie wyglądał, bo ja mam tutaj dość dużo tych rzeczy. No i co? Czy my mamy iść tutaj? A, dobra. Mamy lockpiki chyba jakieś użyliśmy. Ring of Energy. To chyba jest dobre, tak mi się wydaje. Plus 20 staminy, super, no to jest ekstra. A to daje armora o 25 większego. Znaczy jest spoko. Naostrzmy sobie broń. Te rzeczy mi się chyba nie odnawiają w ogóle. Dobra, ale ja nie widzę, gdzie my moglibyśmy pójść. No musimy iść dalej na lewo, ale gdzie konkretnie?
A, chyba tutaj trzeba było na górę i tam było przejście, co? Tak mi się wydaje, że tam mogło być. Tu się wchodziło. Ale tak, odnowili mi się rycerze. O, trochę spanikowałem. Podleczmy się. Czy tutaj na górze też będę? No wydaje mi się, że tutaj górą gdzieś powinienem iść, nie? Dalej chyba. Okej. A tu jest chyba skok w ogóle. Okej, tak ciężko to było trochę zobaczyć. O, myślałem, że tutaj da się przejść. O kurde, jaki tarczownik. Co jest? Czego minąć? Okej. O, taki kurde grubaśny trochę był. Tutaj na dół też możemy zeskoczyć. O, pewnie tutaj było bezpieczniej zejść, co na dół, a ja tam skakałem w ogóle nie wiadomo jak. Ale dobra, udało się, więc to spoko. Tu schodzimy. O, jeszcze nietoperek jakiś. Oj, strasznie długi jest ten atak z powietrza. Trzeba uważać. No dobra. To coś zbieramy. Pieniążki. Ej, no prześwietnie ta gierka wygląda. Te tła animowane to po prostu... No naprawdę gra jest piękna. No po prostu tak mi się podoba. A, chyba na dole po lewej widzimy, czy mamy level. Na razie mamy szósty jakby. I ta jakby ta szóstka jest tak zapełniona albo nie. Ja cały czas naciskam ten skok, żeby uniknąć ataku. O. Dobra. Załatwieni, chociaż trochę mnie to kosztowało zdrowia. Fajnie, fajnie, kurde, podoba mi się, naprawdę super, będę na pewno grał dużo. U, to jakie wrota. Aż się proszą, żeby były rozwalone. Tak, wiecie, rozwalają się i wypada jakiś boss, kurde. I pewnie tak będzie. Pewnie tak będzie nieraz, kurde. Ale nie wiem, czy ja jestem gotowy na bossa jeszcze. Dobra. Czyli mamy teraz te kanały. O, jest to obracanie się. Trochę to wkurza. Light leather. Naostrzmy sobie broń może, co? Dobra, szczury załatwiamy, chociaż pewnie pojawi się jakiś giga szczur. Dobra, na razie ładnie. O, i to byliśmy tutaj, nie? To widzieliśmy tam na górze. Tylko ta mapa mogłaby być trochę lepsza, nie? Ona mogłaby jakieś szczegóły mieć, bo ja z tej mapy nic nie kumam, nie? Tu było jakieś zejście na dół niby. Chociaż nie wiem, czy tu można zeskoczyć. Chyba nie można, dobra. Tam można było zjechać. No jeszcze na lewo mogliśmy pójść. Jakiś łucznik. Dobra. A, dobra, jest znać kogoś, to może ukończyć fragment mapy. I tutaj chyba teraz, moi drodzy, będziemy mogli właśnie te mapy mieć lepsze, nie? Chyba tak. Dobra, tutaj załatwiamy typeczka. Ej, zaczynam się wczuwać w tę gierkę. Jak w ogóle te tła wyglądają świetnie, ja pierdzielę. Ej, wybaczcie, no ja się będę tym jarał. A, tylko ja mam drobny problem, bo naciskam select, żeby odpalić to okienko i ja próbuję... strzałkami to poruszać i nie mogę. Jakoś tak mi się wydaje to naturalne, więc trochę dziwnie. A i tu są podzielone na kategorie, zobaczcie. Co mi tu wypadło? Vigor i Endurance, a teraz mamy te. Ej, to te, które są mailowe, czyli są teoretycznie, powinny być cięższe, a te ważą więcej? Dobra, na razie zostawimy, niech będą te, co mam.
Czyli słuchajcie, pewnie jak znajdziemy kogoś, kto potrafi rysować mapę na przykład, o, tu jest kolec, który zabija, to będziemy mogli pewnie lepiej właśnie tą mapę tutaj oglądać, nie? Więc spoko. O, tutaj na górze coś jest. O kurde! To jest jakiś straszny szczur i ja nie mogę uciec! To jest jakiś boss już! Podlećmy się. O, w tym nie mogę stać. Jeszcze trochę. Naprawdę niedużo brakuje. Co to? A dobra, załatwiłem go! Udało się! Moi drodzy, nice! Jakąś nową walutę dostałem, bo to jest 150 czegoś na dole po prawej. No i widzicie, i na dole po lewej jakby ta szóstka obok życia zaczyna tak się ruszać, więc zakładam, że po prostu zdobyłem dostateczną ilość expa, żeby mieć level up. Tu chyba nie doskoczę do tego, co? Wydaje mi się, że chyba tam nie doskoczę. Okej, gdzie my wyszliśmy w ogóle? Gdzieś dalej, czy nie? Tak, z drugiej strony tej bramy wyszliśmy, okej. Czy tutaj będziemy mieli jakieś leczenie? Bo nie ukrywam, że fajnie by było. O kurde, żeby nie było walki, tylko bandyci. This one must have been ripped straight from his mother's tit before they slapped the helmet on him. Who's this? Aha, bandyci. No ma. Let's get you some company, boy. Fajne te głosy są w ogóle. O kurde, magiczka. Dobra, zawsze najpierw za magiem, nie? A, dobra, no właśnie. Nie trafisz mnie, kolego. Dobra, stamina. O kurde, to też trzeba uważać, nawet nie mogę go przeskoczyć wtedy ani nic. Oj, on krwawi, zobaczcie. Czyli już jakby te krwawienie mam jakoś, ono działa, okej. Okay. Tylko kurde, oberwałem trochę, to niedobrze. Nie mam już jak się podleczyć, potrzebuję... Potrzebuję rzeczywiście jakiegoś ołtarza. Wow, ale unik, kurde, to się odruchowo. Dobrze. Okej. Okay. Kurde, tylko to są znowu bandyci, a gdzie jest leczenie? Ja nie chcę tam iść. Muszę się podleczyć, kurde. Gdzie było? Tutaj dopiero. No dobra, ryzykujmy, trudno. No musi się udać, nie możemy po prostu zginąć, tylko naostrzmy miecz sobie. Dobra, coś zbieramy. Bandit Cape. Trochę moglibyśmy nałożyć sobie. Co to daje? Physical Resistance, Poison Resistance, dobra. I od razu na tej... O nie, kurde, no przecież widziałem to. God damn it, no teraz to już w ogóle nie mam życia. Wow, co to już za nietoperz? Coś tam jest, widzicie? Ja nie chcę tam iść, ja chcę się podleczyć. Ja chcę się po prostu podleczyć. Dajcie mi gdzieś ognisko, proszę. Jest! Dobrze, jest ognisko, tak jest, udało się, widzowie. Kurde! Nice! Przeżyliśmy to jakoś, rest, proszę bardzo, rest, tak jest. Oh, dobra. I tu możemy sobie się przenosić, to okej. No i mamy jeden punkcik, no to chyba weźmiemy to, będzie większa szansa na blida. Chociaż ja jakoś nakładałem tego blida. A z czego to nie wiem. Chociaż to jest tylko 5%, to jest niedużo w sumie. Ale zobaczymy, może gdzieś tu potem będzie, bo tu są jakieś blidy. Aha, leczę 5 za każdym razem, kiedy blid zadaje efekt, nie? Oj, te surowce, które miałem, one się niszczą. O! Tu nie mogę przejść. O, jakie fajne ten! Jakie fajne portrety w ogóle, super! Damn it. Not another shift wiped out.
Ej, super to wygląda. Świetne, naprawdę dużo dobrych decyzji jest podjętych w tej giereczce i to mi się podoba. Dobra, a czy coś tu jeszcze możemy? A to już... Another question. No to sobie przyklikam, bo może coś tu jeszcze będzie. Dobra, nie ma. Czy potrzebujemy jakiejś zgody porucznika jakiegoś? Okej, okay, czyli spróbujmy gdzieś to uzyskać. Kurde, i te wszystkie rzeczy, które miałem, się zużyły. Geralt, o! Wickham. Dobra. Just remember the name. Gerald Borough. Dobra, w ogóle jakie my mamy jeszcze tu questy? Charting the unknown. Find someone. Zobaczmy, czy mi to gdzieś pokaże w ogóle. Aha, tego questa pokazuje, czy nie? Pokazuje. Bo to jestem chyba ja, co? Tu mamy po lewej tego questa i Witch Hunt. Okej, okay, czyli i tak musimy iść tutaj, no dobra. Tam pewnie dużo jeszcze było do pozwiedzania, ale mam nadzieję, że dopiero jak znajdziemy typa, który nam tutaj tą mapę narysuje, to będziemy widzieli, gdzie jeszcze możemy się cofnąć, co zrobić. Ja pierdziele. Ja jestem zachwycony tym po prostu, jak te tło wygląda. Naprawdę to mi się kojarzy od razu z jakimś Ori and the Blind Forest, gdzie te tła były takie ładne, animowane, rysowane. No super, och Jezu, ten pierwszy plan. No ja po prostu takimi rzeczami się zachwycam i wygląda to przecudownie, naprawdę. Och. Kozacko. Przekozacko. Czy mam jakąś tawernę? Okej. Okay. Thank you? And who are you? Dobra, to sobie poskipuję. Dobra, napiłem się chyba. Git, mamy karczmarkę. Ale jak to fajnie wygląda w ogóle, super styl jest, naprawdę ekstra. Ja tak będę to na razie przeskipiował sobie. Dobra, bye, możemy coś pokupować. O, i ja znowu tym próbuję, nie? Co to jest? The Great Cookbook, czyli tutaj możemy... Księgę kucharską, ma 5 recept, czyli będziemy mogli sobie gotować, tak? Increase maximum stamina and movement. To chyba weźmiemy... Weźmy piątaka. Maximum health. To też weźmiemy sobie. Weźmy dychę. Okej. Okay. Sell. Możemy posprzedawać jakieś rzeczy. Jakiś sell max. A czy pewnie się sprzedaje wszystkie po prostu, nie? No to chyba zostawimy. To jeszcze możemy porozmawiać, ale nic tu nie ma. I nic więcej nie kupimy. Dobra. Leave. Chyba z nikim tu więcej nie pogadamy. To idziemy dalej. O, ale klimacik. Kurde, no będę grał w tę grę jak szalony, naprawdę. Mega mi się podoba. Bardzo dobre demo. Znaczy, demo jak demo, ale gra jest po prostu, kurde, kozacka. Czy coś tutaj mogę kupić od niego jeszcze? Bye. Młotek, greatsword. Tylko nie stać mnie na nic, niestety. Tu są jakieś splintery. Czy to jest pewnie do zaklęć, nie? Tu jest coś do craftowania. Weak potion. Ej, weźmy ich trochę, co? Weźmy ich trochę, mogą się przydać. Fajnie by było jeszcze broń sobie spróbować. O nie, mogę tu nic sprzedać z tych moich rzeczy? A może cały ekwipunek sprzedałem niechcący tam poprzednio? Może tak być. Tu jest jeszcze babeczka. To tak sobie skipnę. Czy ja mogę coś do niej kupić? Chyba nie. Dobra. Mapa chyba niestety dalej nie jest narysowana. Underground off limits, dobra. A jak te moje questy? Tutaj coś muszę, tak, zrobić. Czy to jest... Find a way to grave sweep swarm. Okej. Okay.
Czy muszę tutaj znaleźć jeszcze jakiś... Czy tu będzie ten strażnik? A, bo pewnie tu z nim będę musiał pogadać i on wtedy mi da pozwolenie i będę mógł przejść dalej. Claiborne. Co, zrodzony z gliny? Wybaczcie, ja sobie będę to przeskipywał, jeżeli chcecie, to możecie sobie zatrzymać, żeby tą fabułę tu przeczytać, ale ja będę chciał sobie już to się bardziej zagłębię po prostu, jak będę grał w pełną wersję, jak gra będzie po polsku i tak dalej, nie? Więc teraz po prostu tylko sobie sprawdzamy. Ja jeszcze mogę sobie tutaj powrzucać te rzeczy. Tylko tu chyba damy jeszcze potiona. O tak, zrobimy. Czy ja mogę korzystać i z jednego, i z drugiego pożywienia? To będziemy musieli zobaczyć, jak wyjdziemy stąd, nie? Oh, not available in demo, dobra. Czyli wracamy do tamtego punktu pewnie i teraz chyba będziemy mogli przejść. Cleanse the ruins below. A, no to tu będzie pewnie otwarte. Dobra, teraz możemy przejść, tak, dobra. Czyli tutaj musimy wyczyścić te ruiny, on wtedy pozwoli nam pewnie przejść dalej. Okej. Czy ja chcę chlebek? Dobra, zjedzmy chlebek. I to? A, czy tylko jedno pożywienie możemy mieć? Dobra. To też warto wiedzieć. No to będziemy pamiętać, nie? Będziemy pamiętać, że tylko jedno pożywienie. Tu chyba nie zeskoczę, tak mi się wydaje. Chociaż chyba wyjścia nie ma jednak. To nie lubię, jak tak, kurczę, jest zrobione, że nie widać. Nie widać, czy możesz gdzieś skoczyć, czy nie. Tu jest jakaś drabina. O kurde! Oszukali mnie. O, coś się aż zacięło. Dobra, bo mnie otruł kolega. Jesteśmy zatruci, ale jak to wygląda, ten efekt też jest niezły. Tutaj jest coś do zebrania fajnego. O, miksturki many. Może przesadziłem z tym fajnym. Tego nie możemy otworzyć. Jak fajnie wskakuje na tą drabinkę, takie blup. Tutaj musimy coś oczyścić, ale to jeszcze nie jest to, czyli gdzieś jeszcze pewnie musimy iść. Okej. Ej, no tutaj mam wrażenie, że to parowanie, przynajmniej w ich przypadku, działa tak dość pobłażliwie. Chciałbym jeszcze sprawdzić jakąś nową broń, żebyśmy mieli tutaj. O! Okej. Okay. O kurde, jak on zginął od tego, wow! Ej, to było fajne, skoczył ten mieczyk na ten... Kozak. Świetnie to wygląda, naprawdę. Ja jestem zachwycony tym demem, no co zresztą chyba słyszycie. O kurde, tu kolce, w ogóle nie widziałem ich. O! Dobra, załatwiona. Mamy te uszy, bo to chyba uszy musimy zbierać. A mam 4 na 7. Weźmy sobie tego małego potionka. Oż ty w życiu, kurde, no to mnie denerwuje! Oj, to bieganie chyba musimy jakoś inaczej ustawić w ogóle, no nie, i teraz musimy tam na dół znowu lecieć. God damn it, wszystko potraciliśmy. Nie wiem, czy ja tam mogę zbiegać, czy nie, czy w sensie, czy skakać tak mogę. Ajajaj, no szkoda. No ale dobra, mamy... O! To chyba inaczej trzeba było wskoczyć, co? Ej, ale zaliczyło mi, że mam cały czas 4 na 7, więc... Tylko strasznie mocno oberwałem. Dobra, to możemy pozbierać. Tego na razie zostawimy, niech tam wisi sobie. Zbierzmy te nasze rzeczy, kurde, które straciliśmy. Gdzieś one tu na górze chyba będą, co? Wow!
Dobra, o dziwo ci magowie nie są na razie tacy trudni, ale przypuszczam, że to się pewnie szybko zmieni. No tu mnie korci, żeby spróbować jednak wskoczyć. Myślicie, że się uda? Wiesz, że się uda. No i pewnie, że się uda. O, map fragment. Tu możemy sobie otworzyć skrót. Tylko czy ten fragment mi coś da? Chyba nie. Tu sobie zbieramy to wszystko. No i wydaje mi się, że musimy przejść tutaj. Dostaliśmy lockpicka, więc to dobrze. No i mamy saveiki. Będziemy mieli level upa, więc to też dobrze. Więc sobie wylevelujmy. Dobrze. I mamy kolejny punkcik. To jest Eternal Rage. To daje Constitution. Tutaj jest Armor Breaker. To może być fajne. To jest Warlord. While in combat, generate one adrenaline. Dobra. Critical note. No chyba w tą stronę pójdziemy tak naprawdę. Chociaż to też by było ciekawe. Bo się leczę za każdym razem, kiedy krwawienie się zadaje, nie? Dobra, no to chodźmy może na górę w takim wypadku. Pewnie i tak tutaj za dużo nie zdążymy zrobić w tym demie. No, coraz lepiej mi idzie to odbijanie. Och. Dobra, pochwaliłem i jest gorzej trochę. Dajmy sobie więcej staminy. Na szczęście to nie jest jakiś mocny... O, to chyba nie przeskoczę. To nie jest jakiś mocny przeciwnik i mocna trucizna, chociaż trochę nam zabrała mimo wszystko. Oj, trochę chyba źle zrobiłem. Okej, ale radzę sobie. Poradziłem sobie całkiem zacnie, muszę przyznać, więc chyba nie było aż tak źle. Tego nie otworzę. No, z tym szczurkiem latającym jest trochę kłopot, ale już sobie poradziłem. Okej, znowu mój przyjaciel szczur. Leczmy się, ale ja sobie naprawdę nie najgorzej radzę. No i patrz, jakie parowanie szczura na japę, kurde. Ja pierdzielę. O, incinerate, nauczyłem się czegoś. Dobra, a czy ja mogę to jakoś wyposażyć? Active skill. Uuu, no tutaj mamy jeszcze. Okej, bo tu się uczymy jakichś rzeczy jeszcze. Tylko tu chyba nic nie mogę zrobić z tym, co? To z czego ja się tego nauczyłem? Tu mam chyba nowe rzeczy w ogóle. To nałóżmy je i tutaj też mam nowe rzeczy. Dobra, ale na razie to zostawimy. Tylko skąd ja się nauczyłem tego incinerate? Czy to gdzieś tu będzie? Chyba nie. Tu są crafting materiały. Są te mapy, więc to pewnie będę mógł sobie coś z tym zrobić. Blacksmith Diagram. Dobra, no gdzieś się tego nauczyłem, ale nigdzie nie widzę, żeby to było. O, tu jest, dobra. Okej, teraz będziemy mieli jakieś płomienie. Aha, tylko Fire Relic jest wymagane, okej. Tylko jestem ciekaw, skąd ja się tego nauczyłem, po prostu bijąc potwory, bo chyba levela nie zdobyłem teraz. Ciekawe.
tutaj gdzieś będzie przejście, chyba było wejście na górę takie, a może tu wskoczymy. Bo tędy przyszliśmy. Czy musimy tu wskoczyć? Ja odruchowo tylko naciskam ten przycisk, żeby skakać, a go trzeba przytrzymać. O, lud goblin jakiś! Oj, chyba mi uciekł. Kurczę, tam nie mogę... Nie mam jak tam odpalić tej drabinki, ale ciekawe, nawet lud goblin był, słuchajcie. Tam chyba nie szło odpalić tej drabiny. Na tu dam radę wskoczyć? Dam, dobra. Tutaj coś strzela. Nawet nie otrzymałem obrażeń. O kurde. No dobra, teraz otrzymałem. Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra. Ej, idzie wyczuć w sumie te leczenie, znaczy nie leczenie, a parowanie. Dobra, no i trafiłem z tej strony. Co to zrobi teraz? Okej, okay, otworzyło mostek. Brama jest zamknięta. Co mi to da teraz? A, musimy porozmawiać z tym komanderem, czyli zrobiliśmy tego questa. Czy ja mam tutaj level? Chyba mam. Mam, dobra, weźmy go sobie. Dobra, aha, to i tak chcemy sobie tutaj dodać punkcik. Dobra, niech będzie. I czy ja mogę się teraz stepnąć? Mogę do tego marketplace'a w sumie, niech będzie. A w ogóle jakaś karawana jeszcze tu była, jakaś opcja. Zobaczmy, co to robi. Karawan. Jest jakaś opcja. Okej, okay, dzień dobry. A, czy to z nią mogę pogadać? Okej, okay, wow, dobra. Oż ty w życiu. I teraz patrzcie, tutaj jest teraz wszystko. Okej, okay, ile tu jest rzeczy teraz? Craft. Możemy craftować sobie na przykład to. Bandaże możemy robić. Leather cape jakieś. Okej, okay, upgrade'ować. Not that my accent. Okej. Okay. Bye. Czyli tutaj tak wygląda ten craft. Dobra, zróbmy sobie ileś bandaży. No, zróbmy 5. Jeszcze za to płacę, no ale trudno. Tutaj coś można ulepszyć, ale to chyba jak będziemy craftować, nie? Zobaczmy. Upgrade. Tak, i to są jakieś tent upgrade, czyli możemy ulepszać sobie tutaj jakieś ten namioty, czyli one będą dawały chyba kolejne jakieś rzeczy. Jest ikonik, tu jeszcze coś pewnie będzie, kurde. Czy to jest takie nasze miejsce, gdzie możemy gdzieś sobie craftować właśnie jakieś rzeczy, coś tutaj kupować, rozbudowywać pewnie, jakieś szrajny są, tu kowal jest, kurde, wszystko tu jest. Upgrade. A wymaga 4. poziomu na ten. I mam jakiś diagram do ulepszania. Craft. Czyli możemy jakieś koperki craftować. No spróbujmy. Craft. I tu możemy sobie wtedy robić jakieś różne rzeczy, nie? Tylko one są gorsze niż to, co mam w tej chwili. Ale... O, ten może być w sumie lepszy. Zróbmy. Tylko, że pewnie to mi po prostu pozwoli potem ulepszać jakieś rzeczy, nie? No i pokażcie. To jest inkwizytorska. Weźmy to. Tylko ja muszę uważać, żeby nie być przeciążonym, nie? Bo wtedy będę miał pewnie gorsze rolki i tak dalej. Ale fajnie, super, że... Super, że coś takiego jest w ogóle. Fajnie, tylko jakby można... Pewnie jest, ja teraz nie zwróciłem uwagi, żeby był przycisk, że wróć do tego miejsca, w którym jakby się przeniosłeś, nie? Bo to by się na pewno przydało.
Ale ekstra, świetnie to wygląda, kurde, naprawdę na każdym kroku mnie ta gra coraz bardziej zaskakuje pozytywnie. Świetny klimacik. No dobra, pogadamy z nim jeszcze. Dobra. Coś tu jeszcze jest, dobra. Czyli coś zrobiliśmy, Claiborne Requesta mamy zaliczonego. No i czy coś tu jeszcze odblokowaliśmy? Quest, czy to zrobiliśmy? Charting the Unknown, to mi było potrzebne, porozmawiaj z Geraltem. Oho, i teraz chyba moglibyśmy przejść na te bagna, nie? Tak mi się wydaje. Oj, poza walką jak jesteśmy, to stamina nie powinna się zużywać, tak mi się wydaje. Już ona akurat szybko się odnawia tutaj. Porozmawiajmy jeszcze z tym typkiem. Który nas tutaj wpuścił do miasta. On gdzieś tutaj był, nie? Chyba. Zaraz zobaczymy. I niestety, kurczę, trzeba zaraz kończyć ten odcinek, ale szkoda, bo gra jest naprawdę świetna. No ale spokojnie, jak wyjdzie pełna wersja, to wiem, że na pewno będziemy grali. Nie chcę go wpuścić do miasta. O, ale on chyba będzie u mnie w obozie, tak? Na to wychodzi. Dobra, czy ja mogę tu przejść do tego miejsca? Tak, czyli możemy przejść tutaj sobie dalej. Tak jeszcze chciałem zobaczyć... O kurde! O ty kurde, zaatakowała mnie od dołu. O to niedobra macka. Nieźle. Jakieś kwiatuszki możemy zebrać do craftu. Chciałem jeszcze zobaczyć, jak wygląda walka jakaś z takim prawdziwym bossem tutaj. No i fajnie by było zobaczyć jeszcze właśnie jakąś inną broń, nie? Żeby tak sprawdzić, jak wygląda walka. Tam coś było do kupienia, ale nie miałem dostatecznie dużo cashu. Co to jest ten? To Mandragora jest. Tutaj mamy jajeczka. Peasant meat? Okej. Okej, mamy kolejny punkcik. Na razie niestety nic z tym nie zrobimy. O Boże, no widziałem co się dzieje, nacisnąłem skok. Ale za słabo trochę to zadziałało. Fuck, kurde, jacy ten. Jacy agresywni. Patrz, od góry cię zrobię. Tak jest. Ej, no bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra, naprawdę. Brigand Vest. Czy mam jakąś kamizeleczkę? Chociaż przypuszczam, że potem pewnie poziom trudności będzie o wiele wyższy. I będzie o wiele trudniej. Ale jest git. Zajmijmy się może najpierw łucznikiem. O, mnie trafił. Tak jest, no moi drodzy. Perfekcja. Znaczy dobra, no trochę oberwałem, ale i tak było super. To jakieś mamy nowe rzeczy. One mi się świecą na fioletowo i ja mam wrażenie, że one są dobre, a one chyba po prostu się tak świecą, nie? Że coś wypadło nowego. I nie zwróciłem uwagi, czy tutaj gdzieś jest wskaźnik właśnie przeciążenia. Bo to może być dość kłopotliwe, jeżeli będziemy przeciążeni. Coś otworzyliśmy. O, jest zejście na dół.
chciałem jeszcze jakiegoś bossa wam pokazać, ale też no nie chcę ciągnąć tego odcinka nie wiadomo ile. Oż ty kurde, no widziałem, że coś tu jest. O, taki głos, jakby tu miał być jakiś boss. Dobra, całkiem spoko jest to parowanie teraz. Jakby ogarniam. Chociaż wolałbym, żeby ono się jednym przyciskiem odbywa... Och, jeszcze zużyłem potiona niepotrzebnie. Wolałbym chyba, żeby ono jednym przyciskiem się odbywało, ale... Ale no co, dobra, mamy dźwignię. Ojejku, tu winko wycieka, no why? Tak nie powinno być. Tak nie powinno się dziać, słuchajcie. Czy ja mogę się na przykład zakraść? Nie mogę chyba. O, pieprzony. O, kurde. Dobra, mam go! Załatwiłem go! Ej, no to był jakiś boss taki. Devious Edge. To jest... O, okej. Czy to są daggery, ale... Stagger 45... Aha, Assassination Mastery muszę mieć. Czyli nie mogę tego niestety wyposażyć. A mam jakąś nową tarczę też. Damage... Oj, dużo walczy. To jest pary, a to jest Inner Strength, czyli... Jest inna w ogóle umiejętność, słuchajcie. Jest skrzynia kapitańska. Dobra. Signet of the Wolf, czyli zebrałem jakiś tutaj przedmiot, który mi tutaj coś da. Tylko teraz nie wiem, czy lepsze jest to parowanie. Czy taka mocna tarcza, nie? Bo ona pewnie wymaga dużo ten... Ona wymaga pewnie dużo umiejętności, żeby to zrobić. Fresh air. O, mogę go wypuścić? Dobra. Okej, czy tu jeszcze kogoś uwolniliśmy? On tutaj zabierze te rzeczy? Okej. O, coś dostałem. Co to jest? To był jakiś teleport. Inwentory. Co to mogło być? To nie jest żadna umiejętność. Nie wiem, co to jest. Tutaj też mamy questa jakiegoś. Czy to jest chyba Witch Hunt? Tutaj tego nie otworzymy. No dobra, chyba musimy wrócić po prostu. Trochę jest problem z tą mapą, że ja nie widzę... Że ja nie widzę jej po całości. O, tutaj prawie bym się... A, tam jeszcze coś chyba jest. Nie wiem, czy tam było wejście jakieś do tego. Jest. O, tu jeszcze jest trochę tych rzeczy. Jest fragment mapy. O, super. Coś jeszcze możemy otworzyć. O, to w ogóle te drzwi, okej. Parowanie chyba jest spoko. Wydaje mi się, że to może dużo dawać. Chyba więcej jednak niż te... niż ten taki mocny blok, szczególnie, że ciężko go nabić. Ja gdzieś wyszedłem tutaj z tej strony, mamy jeszcze punkcik. Okej, mamy kolejny awans, więc jeszcze rozdamy sobie punkcik, chociaż moi drodzy, niestety, będziemy już powoli kończyć ten odcinek, bo ja mógłbym tak grać i grać i grać. A, tu jest jeszcze w ogóle, o, za full unlocka mamy bleed chance, a tutaj też. No to chcemy chyba, co? Spell power. To daje dexterity.
Dajmy siłę. Okej, okay, jestem ciekaw, czy jak trzy takie same na przykład będę miał, czy to jest jakiś bonus w związku z tym. Także moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek, ale ta gra jest naprawdę niesamowita i tak bardzo mi się podoba, że jestem po prostu totalnie zajarany i mam ochotę grać więcej. Chyba jeszcze jeden mam w ogóle level, tak jest. Naprawdę jestem pod przeogromnym wrażeniem, jak to się prezentuje tutaj. No i ja zdecydowanie będę chciał zagrać więcej na premierę, kiedy ta gra już w końcu wyjdzie. No zapowiada się naprawdę świetnie, wygląda świetnie, feeling walki jest super, mamy tutaj crafting, całą masę jakiegoś wyposażenia. Super, no ja jestem po prostu w niebo wzięty, na pewno wishlistuję tę grę i czekam z niecierpliwością na jej premierę. Oczywiście możecie sami sprawdzić Mandragorę, macie dostępne demo na Steamie, link macie w opisie tego materiału. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, proszę bardzo o wszelkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Próbujemy dobić 100 tysięcy subów na kanale, także liczę na Waszą pomoc. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!